Witajcie kochani, nazywam się Nina Księżopolska i stoję tutaj, żeby wam powiedzieć o Bogu, który jest Bogiem z bliska, a nie Bogiem z daleka. Kiedyś o tym nie wiedziałam. Kiedyś w ogóle obywałam się bez Boga. Myślałam, że to jest jakiś dziadek. Myślałam, że to jest jakaś energia. Ten obraz Boga bardzo się zmieniał w moim życiu. Ale ten Bóg nie był osobą. Nie był osobą. Ja myślałam, że ja wierzę w Boga. Ale wierzyć w Boga to jest ufać Bogu. Ufać Mu. A nie wiedzieć, że On jakiś tam jest. Nie wiedzieć, że On w ogóle jest. Bóg jest Bogiem z bliska. Bóg jest Bogiem z bliska, a nie z daleka. Wiecie dlaczego? Ponieważ Jezus, kiedy umarł tutaj na krzyżu, a potem zmartwychwstał, powiedział, że da nam innego Pocieszyciela. I tym Pocieszycielem jest Duch Święty. Duch Święty stąpił tutaj na ziemię. To jest ten Bóg, którym się wszyscy poruszamy, którego nie zauważacie, tak jak ja nie zauważałam. Ja po prostu gnałam z pracy do domu, z domu do pracy. Byłam pracowniczką. Zabijałam po prostu czas. Zabijałam czas, ponieważ nie chciałam nawet spotkać się ze sobą samą. Nie chciałam się spotkać ze sobą samą, ze swoimi myślami. Nie chciałam zobaczyć, co tak naprawdę mam w życiu. Jakie bagno mam w życiu, jaką pustkę mam w życiu. Goniłam za kolejnym tytułem przed nazwiskiem. Wyznaczałam sobie kolejne cele biznesowe. Słuchajcie, nie chciałam mieć dziecka ze swoim mężem. Zabiłam swoje dziecko. Zabiłam swoje dziecko nie tak, że poszłam do lekarza, ale po prostu przez 2 tygodnie codziennie mówiłam, że go nie chcę. Pracowałam ponad własne siły i w końcu poroniłam. Bo wiecie, życie i śmierć jest w mocy języka. Ja mówiłam, że nie chcę tego dziecka, że nienawidzę tego dziecka i je zabiłam. Bo życie i śmierć jest w mocy języka. Mamy moc pracy. Bóg nam mówi, wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie, abyś żył. On jest życiem. Gdy Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię, On pokazał nam, kim jest Bóg. Pokazał nam Ojca. On chodził tutaj po ziemi i mówił, kto widział mnie, ten widział Ojca. On, jego zadaniem było tutaj pokazać, że Bóg jest dobry, że Bóg to jest ten, który ożywia zmarłych, że Bóg to jest ten, który leczy, że Bóg to jest ten, który zaopatruje. Takiego Boga poznałam. Takiego Boga znam w codziennym swoim życiu. To jest Bóg z bliska, ponieważ gdy On umarł i został wzięty do nieba, zesłał tutaj swojego Ducha Świętego. I ten Duch Święty tutaj jest. I dzisiaj możesz się narodzić z tego Ducha. Ja spotkałam żywego Boga. Narodziłam się z Ducha Świętego. Mój Duch jest żywy. Dzisiaj, gdy chodzicie tutaj i w ogóle nie rozumiecie, o czym mówimy, chcę wam powiedzieć, że jesteście w 1/3 martwi. Wasz Duch, wasze wnętrze jest martwe. Tam jest ego. Kręcicie się wokół siebie samych. Egocentryzm oznacza, że jedynym punktem odniesienia jesteście wy sami. Dopiero w momencie, kiedy rodzi się człowiek na nowo z Ducha, staje się chrystocentryczny, bogocentryczny. W Bogu jest życie. Jeżeli masz w środku życie i zaczynasz wokół Niego budować swoje życie, to tak naprawdę wtedy żyjesz. Ale jeżeli masz martwego ducha i kręcisz się wokół siebie, to tak naprawdę nie żyjesz. Wydaje ci się, że zajmujesz sobie czymś czas. Tak jak ja zajmowałam sobie czas. Nie chciałam się nawet spotkać z samą sobą, ponieważ przerażało mnie to, co widziałam we wnętrzu swoim. Jezus, gdy przyszedł na ziemię, powiedział, nie przyszedłem do tych, którzy się dobrze mają, ale do tych, którzy potrzebują lekarza. Dzisiaj, człowieku, kiedy słyszysz ten głos, kiedy słyszysz nas, stań ze sobą samym i zobacz, co masz tak naprawdę we wnętrzu. Czy przypadkiem nie ty potrzebujesz lekarza? To nie jest wstyd potrzebować Zbawiciela, bo każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy popełnili błąd. Grzech to jest błąd. Błądzisz w
swoim życiu. Jeśli nie znasz prawdy, to znaczy, że idziesz za kłamstwem. Jeśli nie trzymasz się z Bogiem, który jest prawdą, to znaczy, że kręci tobą ten, który jest kłamcą. Diabeł. Rozumiesz, człowieku? Jeśli dzisiaj się zatrzymasz i odważysz się spojrzeć w swoje wnętrze i zobaczyć, co tam jest. Czy tam jest pustka, czy tam jest pełnia? Czy czujesz rzeczywiście miłość, czy tak naprawdę czujesz braki? Czy czujesz braki w swoim sercu, które zapełniasz różnymi rzeczami? Które zagłuszasz różnymi używkami? Które zagłuszasz na przykład pracą, tak jak ja to robiłam, i imprezami w soboty i w niedzielę? Słuchajcie, stańcie dzisiaj sami ze sobą i zobaczcie, czy ma się pustkę i czy chcecie coś wypełnić. Wypełni to coś tylko i wyłącznie Bóg, Jezus Chrystus. To On jest życiem. Tylko On może dać życie. On jest prawdą. On jest drogą. On jest tym, który przyszedł i oddał swoje życie za wasze. On oddał swoje życie za wasze życie, za moje życie. Wiecie, gdy On tam wisiał na krzyżu, On powiedział: przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiaj przechodzicie obok nas obojętnie i ja mówię: przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia jest prosta, wystarczy uwierzyć. Wystarczy uwierzyć, jest napisane, że kto z nami swymi wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, ten będzie zbawiony. Ten będzie zbawiony. Zbawiony to znaczy uratowany. Dzisiaj, jeżeli nie masz Boga, jeżeli nie jesteś narodzony na nowo z Ducha Świętego, to idziesz do piekła. To, żeby pójść do nieba, żeby być w Królestwie Bożym, trzeba się w Nim urodzić. Tak jak się tutaj urodziłeś na tej ziemi i jesteś na przykład obywatelem Polski, bo się urodziłeś w Polsce. Tak, żeby być obywatelem Królestwa Niebios, musisz się urodzić z Bożego Ducha. Jezus powiedział kiedyś do uczonego w Piśmie, mądrego człowieka, który przyszedł do Niego w nocy. Przyszedł w nocy, bo się bał. I zapytał: mistrzu, wiem, że jesteś od Boga, bo nikt nie robi takich rzeczy, gdyby nie był od Boga. Powiedz, co mam robić, żeby być tak jak ty? A Jezus mu powiedział: zaprawdę powiadam ci, jeśli się nie narodzisz z Ducha Bożego, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Musicie się narodzić. Musicie się narodzić. To jest kwestia waszej woli. To jest kwestia tego, że dzisiaj staniesz przed tym Bogiem, który jest Bogiem z bliska. Nie musisz do Niego nigdzie iść. Nie musisz iść do kościoła. Nie musisz iść na jakąś pielgrzymkę, żeby dotrzeć do Boga. Wystarczy, że otworzysz swoje usta i powiesz: Jezu, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, tak jak mówią ci ludzie tutaj, na tej ulicy, jeżeli Ty jesteś żywym Bogiem, to powiedz mi coś, objaw mi się, zmień moje życie, wypełnij moją pustkę w sercu, wypełnij, bo ja ciągle chodzę i szukam po tym świecie, po śmietniku tego świata, szukam miłości, szukam akceptacji. Powiedz mu tak, wystaw go na próbę. Jeżeli powiesz tak z głębi swojego serca, On wejdzie do twojego życia. On przyjdzie do twojego życia. On jest Bogiem z bliska, a nie z Bogiem z daleka. On jest Bogiem z bliska. On jest namacalny. On jest tu i teraz. On jest teraz we mnie, ponieważ narodziłam się z Jego Ducha. On jest teraz we mnie. To jest Bóg, który jest wszechmogący. To jest Bóg, który wygania demony. To jest Bóg, który leczy. To jest Bóg, który rozmnaża pokarmę. To jest Bóg, który darzy życiem, tylko i wyłącznie życiem. To nie jest Bóg, który zsyła chorobę. Absolutnie. Chorobę da ci diabeł. I mówi ci, że to Bóg. Ponieważ On jest zainteresowany, żebyś ty wierzył w Boga, który jest mściwy. Ale Bóg jest dobry. On dał swojego Syna. Dał swojego Syna. Kto inny umarł za ciebie? Czy jest ktoś, kto umarł za ciebie? Kto oddał za ciebie swoje życie? Pomyśl o tym.
Wiem, że możesz nie wierzyć w to, że 2000 lat temu, jeżeli ktoś umarł, to to ma teraz jakieś znaczenie dla ciebie. Ale tak jest. Tak jest. Wierzycie w różne rzeczy, które piszą gazety na przykład. Ale to jest dzisiaj faktem medialnym, a jutro już się o tym nie mówi. A Ewangelia jest głoszona od ponad 2000 lat. I ona jest mocą dla tych, którzy w nią wierzą. Dla tych, którzy w nią wierzą. Uwierzcie dzisiaj w tego, który zbawia. Jezus mówił, nie przyszedłem do tych, którzy się dobrze mają, ale do tych, którzy potrzebują lekarza. Jeżeli myślisz dzisiaj, że jesteś dobrym człowiekiem, nie potrzebujesz niczego, żadnej pomocy, to nie przyjmiesz jej. Ale jeżeli tylko odważysz się zobaczyć siebie prawdziwego, jeżeli dzisiaj spotkasz się z sobą, zamiast zagłuszyć siebie jakąś używką albo jakąś imprezką, to wtedy On przyjdzie do ciebie, jeżeli zawołasz z serca. Zrób to.